Poranek dwójki, 10 minut po godzinie 8. To był fragment ścieżki dźwiękowej z zrekonstruowanego filmu Zew Morza z 1927 roku w reżyserii Henryka Szaro. Film co prawda niemy, ale autorem tej ścieżki dźwiękowej jest kompozytor Krzesimir Dębski. A w studiu Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej, który na co dzień bierze udział w rekonstrukcji cyfrowej przedwojennych filmów fabularnych. Witam. Dzień dobry Państwu. Zew Morza to jest najwcześniejszy zachowany film jednego z najznakomitszych polskich reżyserów tamtych czasów, Henryka Szaro. No rzeczywiście, wcześniejsze filmy tego reżysera niestety nie dotrwały do naszych czasów. Zew Morza jest najstarszy i właśnie Zew Morza poddaliśmy rekonstrukcji cyfrowej i dzięki temu można ten film dzisiaj oglądać w przyzwoitym stanie, no i w takim stanie, że ten film nadaje się do pokazywania publiczności, bo dotychczas niestety znany był tylko w dość skąpych fragmentach i to były to fragmenty wersji rosyjskiej z napisami rosyjskimi, więc no trudno było cokolwiek o tym filmie tak naprawdę stwierdzić. W minioną sobotę miasto Gdynia uroczyście świętowało jubileusz 90-lecia. W trakcie uroczystości pokazywany był właśnie film Zew Morza jako jedna z ciekawszych produkcji Polski międzywojennej. Nieprzypadkowo w Gdyni był on pokazywany, bo to chyba jest pierwszy film, gdzie akcja dzieje się na morzu. Zdecydowanie, no jest to na pewno jeden z najstarszych takich filmów. Już wcześniej próbowano tworzyć filmy i kręcono pewne sceny na morzu, ale te filmy niestety nie zachowały się do naszych czasów. Zew Morza to jest rzeczywiście pierwszy film fabularny kręcony na morzu i w niektórych scenach tego filmu widać także Gdynię, no ówcześnie małą wioseczkę, czy dopiero budującą się metropolię późniejszą, ale rzeczywiście widać tam Gdynię końca lat 20. W jednej ze scen widać także Puck, a w innej widać Gdańsk, więc to jest też ciekawostka, że można zobaczyć, jak te miejsca wyglądały no, ponad 80 lat temu. Wtedy, kiedy właściwie powstawały, no bo to też jest związane z historią rozbudowy czy powstania portu w Gdyni. Pan na co dzień zajmuje się rekonstrukcją tych filmów. Fabuły sprzed lat 30. to jest rzadkość. No niestety niemych filmów, tych, które zostały w Polsce wyprodukowane, do naszych czasów zachowało się raptem kilka procent. Zdecydowana większość z nich po prostu uległa zniszczeniu lub zaginęła, ale na szczęście te filmy nadal się odnajdują, więc nasza kolekcja filmów niemych powoli, ale nadal rośnie. No i Zew Morza jest jednym z ciekawych przykładów. Jest to jeden z najlepszych moim zdaniem zachowanych filmów niemych polskich. I tym bardziej uznaliśmy, że warto się nim zaopiekować i poddać go tej rekonstrukcji po to, żeby móc go pokazać. W naszych zbiorach zachowały się dwie kopie tego filmu. Jedna z nich to były te fragmenty wersji rosyjskiej. Zachowały się także fragmenty wersji polskiej, które niestety były w tak złym stanie, że nie nadawały się do pokazywania w kinie, czy nawet do skopiowania na jakieś nowsze nośniki. I tu dopiero technologie cyfrowe przyszły nam z pomocą i umożliwiły w ogóle zrobienie czegokolwiek z tym materiałem. I właśnie dzięki rekonstrukcji możemy go dzisiaj oglądać. Skalpel w ręku, biały fartuch, płynny izopropanol. To pana codzienność. Tak, to są właśnie narzędzia, których używamy do czyszczenia i naprawiania taśm filmowych, bo rekonstrukcja filmowa w przypadku tych najstarszych zabytków to nie tylko oczyszczenie w postaci cyfrowej obrazu. Praca zaczyna się od przygotowania taśmy do wszelkich dalszych etapów tych prac. Te przedwojenne taśmy bardzo często są mocno zniszczone, porozrywane, przeschnięte, one niejednokrotnie pękają, sklejki w tych taśmach też już niestety, mówiąc potocznie, rozłażą się i te taśmy trzeba po prostu wyczyścić, posklejać, ponaprawiać te wszystkie ubytki, tak żeby ona mogła być założona na skaner czy na inne maszyny, w których będzie kopiowana, więc jest to dość wieloetapowa i dość żmudna praca, bo jeden taki film przeciętny, pełnometrażowy, to jest około 2,5 kilometra taśmy. No i to trzeba klatka po klatce, metr po metrze wyczyścić ręcznie,
ponaprawiać te wszystkie pęknięcia i no, trwa to dość długo. Mhm. I potem dopiero odczyszczone, naprawione taśmy, właśnie tak jak pan mówi, wrzuca się na skaner i to jest właściwie początek pracy rekonstrukcyjnej. No ta konserwacja taśm, można powiedzieć, że to jest początek, bo bez tego nie byłoby dalszego ciągu. Następnym etapem jest właśnie już ta właściwa cyfryzacja, czyli każdą klatkę zapisaną na taśmie filmowej skanujemy w wysokiej rozdzielczości i dalej pracujemy już na plikach cyfrowych. Jeden taki film to jest też 100 kilkadziesiąt tysięcy klatek, więc mamy 100 kilkadziesiąt tysięcy plików graficznych do obrobienia. Te prace przebiegają też w wielu etapach. Narzędzia cyfrowe używane do rekonstrukcji obrazu pozwalają nam usuwać i naprawiać różne rodzaje zniszczeń. Także nad każdą klatką pracujemy kilka lub nawet kilkanaście razy, bo najpierw obraz się stabilizuje, tak żeby on nie drgał. Później usuwa się jakieś największe ubytki czy plamy. Osobne narzędzia są do usuwania rys, osobne narzędzia są do usuwania jakichś takich małych uszkodzeń, więc używając tych kolejnych narzędzi do kolejnych rodzajów zniszczeń, nad każdą klatką pracujemy co najmniej kilka razy. Ile czasu zajmuje doprowadzenie takiego filmu? No, w przypadku tej produkcji ze Fmorza to jest 2 godziny i 6 minut. Tak. Ile czasu mniej więcej państwu zajęła rekonstrukcja filmem, jako całość? Już? Nad tym filmem pracowaliśmy nieco ponad rok. Oczywiście no, rekonstrukcja cyfrowa to tak jak obrabianie zdjęć w programie graficznym. To zawsze można zrobić lepiej, zawsze można zrobić bardziej. No, kwestia tylko, żeby wyznaczyć sobie jakieś ramy właśnie czasowe, bo nad takim filmem można by pracować i 10 lat i tam nadal byłoby co robić, no ale niestety nie ma aż takich możliwości, więc nad tym filmem pracowaliśmy ponad rok. Mhm. Powiedział pan, że na szczęście praca w tym dziale rekonstrukcji cyfrowej ma też swoje pozytywne strony, że te filmy wciąż są odnajdywane. Tak było przecież z panem Tadeuszem, gdzie do 2006 roku było około 40 minut, a potem się znalazło więcej. Odnalazły się kolejne fragmenty. Gdzie się odnajduje? Czy państwo specjalnie szukają, czy do państwa się zgłaszają osoby, które... I tak. W przypadku pana Tadeusza było akurat tak, że prywatna osoba po prostu zgłosiła się do nas, że znalazła w rzeczach po dziadku fragmenty taśmy filmowej i że wygląda jej to na pana Tadeusza. Okazało się, że faktycznie była to ta niema ekranizacja pana Tadeusza. Ale czasami filmy odnajdują się dzięki naszym poszukiwaniom w zagranicznych archiwach. Bywa też tak, że zagraniczne archiwa zgłaszają się do nas, że znalazły prawdopodobnie jakiś polski film, trzeba go zidentyfikować. No i tu też czasami okazuje się, że rzeczywiście jest to jakiś polski film. Ostatnim takim znaleziskiem był film Szaleńcy. Wprawdzie fragmenty tego filmu są już w naszych zbiorach, ale w zeszłym roku bodajże w Bibliotece Kongresu odnalazła się kolejna kopia tego filmu i nad rekonstrukcją tego filmu będziemy pracować od przyszłego roku. Wiem, że też są już w tej chwili zaawansowane prace nad filmem, który myślę szczególnie zainteresuje słuchaczy programu drugiego, Halka. Tak, jest to wielka ciekawostka. Film nakręcony w 1929 roku. Jest to niema ekranizacja naszej opery narodowej. W reżyserii? W reżyserii Konstantego Meglickiego. Jak zaawansowane są prace? No, kończymy w tym momencie pracę nad rekonstrukcją obrazu. Później trzeba będzie jeszcze trochę popracować nad ułożeniem tego filmu, dlatego że zachował się do naszych czasów we fragmentach i to fragmentach różnych materiałów, więc trzeba je będzie jeszcze poskładać w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób, ale te prace także już trwają, więc myślę, że jeszcze pod koniec tego roku film prawdopodobnie będzie gotów do pokazania publiczności. Jak, no, jest to film niemy, jak pan powiedział, więc ta najciekawsza, najbardziej atrakcyjna chyba rzecz dla słuchaczy, no tutaj jest nie do odtworzenia, nie do zrekonstruowania. Jak on od strony wizualnej został zrealizowany? Bardzo ciekawie. Ten film w zdecydowanej większości został zrealizowany w plenerach tatrzańskich i te plenery są naprawdę bardzo ładne. To się bardzo przyjemnie ogląda, nawet teraz, kiedy nie ma do tego filmu dźwięku. Naprawdę pod kątem plenerów jest zrobiony bardzo ciekawie. Aktorsko też jest to, nie można powiedzieć, że to jest zły film. On jest bardzo ciekawy i dobrze zrealizowany.
Wróćmy w takim razie jeszcze do filmu Zew Morza, bo tu z kolei sceny plenerowe, tak jak pan powiedział wcześniej, między innymi w Gdańsku, w Gdyni i w Pucku. No ale to, co chyba najciekawsze dla widzów, to są te sceny morskie. Rzeczywiście, niektóre sceny były kręcone na morzu i tutaj też wielką gratką dla historyków żeglarstwa jest to, że w tym filmie widać wielki polski żaglowiec Lwów. Niektóre sceny są także kręcone na okrętach Kujawiak i Generał Sosnkowski. Tutaj akurat Szkoła Morska w Gdyni pomogła nam w identyfikacji tych statków oraz niektórych osób, bo okazało się, że ci ludzie, którzy grają kapitanów i obsługę tych statków w filmie, to są prawdziwi kapitanowie i prawdziwa obsługa tych statków i nawet niektóre z tych osób udało się przy pomocy Szkoły Morskiej zidentyfikować. Mhm. A jak technicznie wyglądało kręcenie właśnie tych zdjęć na morzu? No, ekipa uzbrojona w sprzęt, w kamery, statywy udała się do Gdyni. Wiem, że to było realizowane właśnie we współpracy z, nie ze Szkołą Morską, nie pamiętam jak ta instytucja wtedy się nazywała, ale w każdym razie przy udziale Polskiej Marynarki Wojennej te sceny były realizowane i właśnie dzięki uprzejmości marynarki ekipa filmowa mogła wejść na te okręty. I Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku też tam też, brał tak, dlatego że w tym udział. Filmie są także sceny lotnicze kręcone na hydroplanie, to też jest wielka ciekawostka i no, duży unikat. No więc mamy tutaj najróżniejszego rodzaju sprzęt i hydroplany, i okręty, i ten wielki okazały okręt, statek Lwów. Mhm. Przy telefonie jest też z nami pan Krzesimir Dębski. Halo. Dzień dobry, witam. Przepraszam, ale korki mnie zatrzymały chińskie. No właśnie, my tutaj z panem Michałem Pieńkowskim rozmawiamy o tej stronie technicznej rekonstrukcji, a pana chcielibyśmy zapytać o stronę muzyczną. To chyba trochę też jest tak, że do filmu niemego muzyka musi być szczególnie zsynchronizowana z obrazem. No, są różne sposoby ilustracji. Czasami bywa, że się piszą niektórzy kompozytorzy muzyki zupełnie niezwiązaną muzykę z czasem, z epoką, właśnie z akcją, z biegiem akcji. Ja naprawdę postanowiłem dokładnie synchronizować muzykę, więc kiedy kukułka się pokazuje w zegarze, to i kuka, to ja orkiestrą kukam. I tak dalej. To dla mnie czułem, że to jest taki obowiązek, żeby to tak zrobić, że to jest jakaś synchronizacja akcji. No, muzyka musi dopowiadać bardzo wiele rzeczy. Nie mamy przecież dialogu, nie mamy efektów specjalnych, nie mamy warkotu z samochodów, a są również tam wspaniałe pogonie samochodowe. Naprawdę na poziomie niezwykłym, już w polskim filmie, a w tamtych czasach właśnie można zobaczyć tam niebywały wyścig samochodowy. I, no i te wszystkie rzeczy trzeba ilustrować. Ja to czułem, że to tak jak w dawnych filmach Disneya, właśnie jeszcze niemych, że była bardzo dokładna synchronizacja postaci ruchu każdej jakiegoś zwrotu akcji. No to wszystko w muzyce czułem się w obowiązku zmieścić. Tu miał pan szczególne zadanie, szczególnie trudne, bo z jednej strony w tym filmie znajdziemy no, ślady takiego życia na przedwojennym dworze, no ale też jest flota wojenna, jest budowa Gdyni, są, jak tu wcześniej z panem Michałem rozmawialiśmy, również zdjęcia z lotu ptaka. Jak pan sobie z tym poradził? No właśnie, bardzo różnorodną muzykę staram się napisać, bo rzeczywiście jest świat ten wiejski, to taką trochę stylizację robiłem muzyki właśnie z lat 30., 40., trochę szkoła paryska. No bardzo to, zresztą 2 godziny i 18 minut film trwa, no więc cały czas, no są kilka jest momentów ciszy, ale cały czas to na żywo również wykonywaliśmy tę muzykę, więc niezwykły wysiłek jest. Cały czas jest muzyka, no bo trudno zostawić film bez nawet szumu wiatru, nie ma tam żadnego efektu, więc to wszystko starałem się muzyką wypełnić. Więc muzyka stylistycznie jest bardzo też różnorodna, czerpałem ze swojej wiedzy i z dorobku kompozytorów wszystkich wybitnych, no to tylko się dało zaadoptować do tego filmu, to z tego korzystałem. Mhm. Powiedział pan o wykonywaniu muzyki na żywo, czy mniej więcej zna pan na pamięć te sceny?
No nie, no to się nie da. To było 2 godziny 12, ale gramy na żywo, to gramy zawsze z metronomem. Między innymi był pokaz na rynku we Wrocławiu, więc jedna pierzeja do rynku była olbrzymim ekranem i na żywo graliśmy. No więc to bardzo jest wielka praca, no bo naprawdę to jest 2,5 godziny, no 18 bez żadnej przerwy, ciągłe liczenie i z metronom dokładnie, wszystko precyzyjnie musi być zagrane. Więc wielka praca, ale również satysfakcja, że tylu ludzi przychodzi na takie pokazy. Krzesimir Dębski, kompozytor, autor muzyki do filmu Zew Morza z 1927 roku. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jestem tak blisko, więc pozdrawiam serdecznie. Już dojechałem właśnie. No czasami komplikacje życia w mieście właśnie spłatają nam takie figle. A ja jeszcze chciałem pana Michała Pinkowskiego z Filmoteki Narodowej, który tu już jest z nami cały czas w studiu, zapytać właśnie o recepcję tych filmów zrekonstruowanych cyfrowo. Czy one się cieszą dużym zainteresowaniem publiczności? Raczej tak. Kiedy pokazywaliśmy w kinie Iluzjon Zew Morza, było to już 3 lata temu, odbyła się premiera tego filmu, no to mieliśmy pełną salę i to był nie jeden pokaz tego filmu, lecz dwa, i na obu seansach sala była pełna. Tak samo filmy przedwojenne po rekonstrukcji już od 2 lat goszczą na festiwalu filmowym w Gdyni, gdzie ku mojemu ogromnemu naprawdę zaskoczeniu też są pokazywane przy pełnej sali. To jest pełna sala w multikinie, a nie w jakimś tam malutkim kinie, więc naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, że tak dużo publiczności, tak dużo osób chciało te filmy oglądać i to w tym czasie, gdzie w sali obok były wyświetlane bieżące filmy konkursowe. To była naprawdę dla mnie ogromna satysfakcja i ludziom te filmy się podobają. Później, kiedy po seansach ludzie przychodzą powiedzieć kilka słów o tym, jak im się podobało, to w większości są zadowoleni i te przedwojenne filmy, myślę, że one dzisiaj cieszą się drugim życiem i taką kolejną falą popularności. Mhm. Takim drugim życiem z pewnością cieszy się Zew Morza z 1927 roku w reżyserii Henryka Szaro, który prezentowany jest w 90 kinach studyjnych w całej Polsce, ale również można go znaleźć w internecie. Więc polecamy Państwu tam zajrzeć i tam wyszukać i w całości ten film można obejrzeć. A tu przy okazji jeszcze się na momencik wtrącę, zwłaszcza naszych słuchaczy z Warszawy, chciałbym zaprosić do kina Iluzjon. Od września ruszy cykl pokazów właśnie tych filmów zrekonstruowanych cyfrowo, przedwojennych, więc od września w kinie Iluzjon będzie można zobaczyć efekty naszych prac. Tym bardziej więc zapraszamy. Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej był dziś naszym gościem, a przez telefon, ale bardzo blisko studia dwójki Krzesimir Dębski, autor muzyki, ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.